Jaworzno powstało jako niewielka wieś. Teraz jest już dużym miastem na prawach powiatu. Prawa miejskie posiada od 1901 roku, choć jego początki to przełom XII i XIII stulecia. Ciekawostką jest wszakże to, że w literaturze przedmiotu można się spotkać także z określeniem państwo jaworznickie. Że Jaworzno było wsią, to zrozumiałe, że jest teraz miastem, jak najbardziej, ale państwo? W dzisiejszym odcinku więc historyk Jarosław Sawiak opowie nam o tym, że państwie jaworznickim, kiedy powstało, jakie pełniło funkcje i wreszcie, co tak naprawdę owa osobliwa jednostka terytorialna miała z państwem jako takim wspólnego. Serdecznie zapraszamy. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie o tak zwane państwo jaworznickie, rzecz jasna należy przenieść się w czasie, ale nie tylko do okresu, w którym ten twór administracyjny istniał, ale także, a może przede wszystkim nieco wcześniej, na przełom XV i XVI stulecia do wydarzeń, które w pewnym sensie zdeterminowały powstanie właśnie wspomnianego w tytule państwa jaworznickiego. Oczywiście trwałe osadnictwo na terenie współczesnego miasta Jaworzna w jego obecnych granicach pojawiło się zdecydowanie wcześniej, najprawdopodobniej już w wieku XII, aczkolwiek pierwsze wzmianki na temat pierwszych osad na tym terenie pochodzą z pierwszej połowy wieku XIII. Ale to właśnie wiek XV zdeterminował losy ziemi jaworznickiej i poniekąd pośrednio przyczynił się do powstania wspomnianego już jaworznickiego państwa. Zwrócić uwagę trzeba na to, że XV wiek to jest olbrzymie zapotrzebowanie czy wzrost zapotrzebowania na ołów na rynkach europejskich. A że na terenie współczesnego Jaworzna tych pokładów ołowiu, czy rud, cynku i ołowiu było całkiem sporo, to też zainteresowanie właścicieli konkretnych dóbr wzrosło. I można powiedzieć, że każdy metr kwadratowy gruntu się liczył, bo przecież jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi właśnie, a może przede wszystkim o pieniądze. No i rzeczywiście, można powiedzieć tak, w XV wieku sytuacja własnościowa na terenie Jaworzna w jego dzisiejszych granicach przedstawia się w ten sposób, że sama wieś Jaworzno, a także Byczyna i Jeleń są własnością biskupów krakowskich. Wieś Szczakowa, która powstała nieco później, bo najprawdopodobniej w XIV wieku, jest własnością królewską podległą starostwu będzińskiemu. Natomiast problematyczna jest kwestia własnościowa wsi Ciężkowice i Długoszynia. Tutaj rzeczywiście dochodzi do różnego rodzaju sporów między stroną królewską a biskupią. Pierwszy taki wyraźny spór rysuje się w Ciężkowicach między ówczesnym biskupem krakowskim Janem Rzeszowskim, a starostą będzińskim Szczepanem z Pogórzyc. Spór ten zostaje rozwiązany przez ówczesnego króla Kazimierza IV Jagiellończyka, który finalnie w roku 1479 decyduje, że 1/3 wsi Ciężkowice należy do biskupa krakowskiego, a 2/3 do starosty będzińskiego, czyli de facto jest królewszczyzną. Trochę inaczej wygląda sytuacja w Długoszynie. Tam najprawdopodobniej w XV wieku mamy do czynienia z osadnictwem wtórnym i niewykluczone, że mieszkańcy, którzy tam ponownie się pojawili, osiedlali się na pograniczu, nie mając takiej świadomości. Niemniej jednak spór narasta, spór własnościowy między stroną biskupią i królewską, no i ówczesny król, następca Kazimierza IV, jego jeden z młodszych synów, Zygmunt I Stary, posyła na teren Długoszyna swojego przedstawiciela, wojewodę lubelskiego Andrzeja Tęczyńskiego, który dokonuje delimitacji, czyli takiego precyzyjnego rozgraniczenia w terenie. To rozgraniczenie jest dość absurdalne, dlatego że tak naprawdę granica między włościami biskupimi a królewskimi przebiega pomiędzy domami wsi Długoszyn, ale finalnie co do areału ten podział i tak wypada zdecydowanie na korzyść biskupa, który otrzymuje około 7/8 terenu wsi, natomiast ta najprawdopodobniej 1/8 przydzielona zostaje starostwu będzińskiemu, czyli de facto królowi. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że ten spór między królem a biskupem rozstrzyga król, bądź jego przedstawiciel, ale jest to dość logiczne, bo w tamtym czasie władza sądownicza spoczywa w rękach monarchy. I generalnie w pierwszej połowie XVI wieku sytuacja własnościowa na terenie Jaworzna wygląda w ten sposób, że zdecydowana jego większość, a więc sama wieś Jaworzno, Byczyna, Jeleń, 1/3 Ciężkowic i przytłaczająca część Długoszyna to własność biskupa, funkcjonująca w obrębie tzw. klucza sławkowskiego, czyli takiego
takiej, można powiedzieć, jednostki administracyjnej, na które te jednostki dobra biskupie są podzielone. U nas był klucz sławkowski, bardziej na południe na przykład klucz lipowiecki czy bobrowiecki. Natomiast wieś Szczakowa, niewielki fragment Długoszyna oraz 2/3 Ciężkowic to są włości starosty będzińskiego, czyli de facto króla. I taki stan utrzymuje się, proszę Państwa, do XVIII wieku. Przychodzi okres Sejmu Czterdniego, zwanego też Wielkim Sejmu, który oczywiście jest kojarzony z wieloma reformami słabnącej i chylącej się ku upadkowi Rzeczpospolitej. Rzeczpospolitej, która przecież już wtedy jest po pierwszym rozbiorze. Sejm Wielki znany jest przede wszystkim z uchwalenia Konstytucji 3 maja, ale to nie jedyne jego osiągnięcie. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na wydarzenie, które bardzo mocno wiąże się z historią naszego miasta, a mianowicie wydarzenie z 24 lipca 1789 roku, kiedy to dobra biskupie, między innymi, ale nie tylko na terenie Jaworzna, mam tu na myśli dobra biskupów krakowskich, zostają przejęte przez Skarb Państwa. Po pierwsze, dlaczego w lipcu? No dlatego, że większość ówczesnej szlachty, ówczesnych posłów wyjeżdża na żniwa do swoich rodzinnych folwarków. Zostaje zaledwie 1/3 członków tegoż sejmu. Po drugie, jest to czas, no, można powiedzieć, wyjątkowo korzystny, dlatego że ówczesny biskup Sołtyk, który zmarł rok wcześniej, był umysłowo chory, niezdolny do sprawowania swojego urzędu i biskupstwem krakowskim i dobrami biskupów krakowskich administrował Michał Poniatowski. Nawet kiedy już w 1988 roku Sołtyk zmarł, to nadal nie obsadzono stolca biskupiego, nadal był on administrowany przez pana Michała Poniatowskiego. I wykorzystano tę sytuację i dokonano sekularyzacji dóbr biskupów krakowskich. A więc Skarb Państwa przejął te dobra w majestacie prawa, chociaż pamiętajmy o tym, że procedowanie tego przepisu było na granicy prawa, dlatego że uczestniczyła w tych obradach zaledwie 1/3 członków ówczesnego Sejmu Walnego. Podobnie zresztą jak z Konstytucją 3 maja, której uchwalenie trąciło trochę zamachem stanu. Niemniej jednak było to wydarzenie przełomowe, dlatego że to upaństwowienie dóbr biskupich, mimo że biskupstwo krakowskie było bardzo stare, bardzo prestiżowe, przecież tutaj koronowano królów, tutaj królów chowano, to było jedno z najstarszych biskup w Polsce, jednak ta sekularyzacja i środki, można powiedzieć, zaciągane właśnie z tych dóbr po biskupich, miały służyć przede wszystkim liczebności, czy wzrostowi liczebności armii i jej dozbrojeniu, bo przecież nieprzyjaciół wokół Rzeczpospolitej było pełno. W związku z tym te dobra, które zostały przejęte z rąk biskupów krakowskich, w zamian za to zresztą biskupi mieli dożywotnie otrzymywać co rok 100 tysięcy złotych polskich, oczywiście tamtych złotych polskich, te dobra zostały przekształcone w tak zwane ekonomie, tak zwane państwa, czyli takie jednostki terytorialne, z których ściągano podatki i należności na rzecz Skarbu Państwa. To trochę tak, jakby dzisiejszy Urząd Skarbowy podzielił sobie Polskę na niewielkie jednostki i z tych jednostek jako z całości ściągał podatki. No i tak było w przypadku również terenu Jaworzna. Można powiedzieć, że wtedy doszło po raz pierwszy do takiej unifikacji, czyli do swego rodzaju zjednoczenia ziemi jaworznickiej w jeden organizm cywilnoprawny, w jeden organizm administracyjny. Oczywiście nie była to jedna gmina, nie było to żadne miasto, ale można powiedzieć jeden taki ośrodek terytorialny, z którego ściągano należności podatkowe. Zresztą, co ciekawe, tak naprawdę pierwszą instytucją, która zunifikowała teren współczesnego Jaworzna, czy przynajmniej teren mniej więcej pokrywający się ze współczesnym Jaworznym, był Kościół katolicki, bo przecież w XIV wieku powołano w Jaworznie parafię świętego Wojciecha i finalnie ona się rzeczywiście pokrywała mniej więcej z obszarem współczesnego Jaworzna. Natomiast w 1789 dobra biskupie na terenie m.in. Jaworzna zlikwidowano, a więc Długoszyn czy Ciężkowice nie były już podzielone. Teren współczesnego Jaworzna nie miał już dwóch właścicieli, tylko jedynym właścicielem był Skarb Państwa, który to Skarb Państwa ściągał z tego terenu podatki. I od tego właśnie czasu zaczęła funkcjonować taka na wpół oficjalna nazwa Państwo Jaworznickie. Oczywiście ta jednostka administracyjna jako tako z państwem nie miała oczywiście nic wspólnego, to była tylko taka nazwa umowna. Z czasem coraz częściej nazywano tą jednostkę ekonomią jaworznicką, ale rzeczywiście zaczęła ona stanowić pewną administracyjną całość
I mało tego, nawet przetrwała ona trzeci rozbiór, czy właściwie drugi i trzeci rozbiór Polski, bo kiedy finalnie swoją administrację w 1797 zaprowadzili na tym terenie również Austriacy, to oni tą jednostkę utrzymali. Nie nazywana ona już była wówczas państwem jaworznickim, ale ekonomią jaworznicką. Na jej czele stał tak zwany urząd gospodarczy, który administrował finansami tego obszaru i ściągał podatki na rzecz w tym przypadku skarbu państwa austriackiego, ale ta ekonomia jaworznicka dalej się zachowywała. Jaworzno jako gromada taka naczelna, stojąca na czele wszystkich pozostałych, było jednocześnie siedzibą tegoż urzędu, a wszystkie te pozostałe wsie, które się ukształtowały od XIII do XVII wieku, czyli odpowiednio Dąbrowa, Długoszyn, Szczakowa, Ciężkowice, Byczyna, Jeleń, no i oczywiście samo Jaworzno, stanowiły nadal to właśnie państwo jaworznickie, wtedy już nazywane ekonomią jaworznicką, a więc pierwszą pewną taką świecką administracyjną próbą unifikacji terenu współczesnego miasta Jaworzna, chociaż oczywiście z miastem Jaworznem w dzisiejszym rozumieniu nie miało to absolutnie nic wspólnego. Podobnie zresztą jak to tak zwane państwo jaworznickie, z państwem jako takim również nic wspólnego nie miało. I można powiedzieć, że ten stan utrzymał się, proszę Państwa, aż do roku 1809, kiedy teren, między innymi teren współczesnego Jaworzna, został wcielony do księstwa warszawskiego w czasie wojen napoleońskich, kiedy to stan faktyczny nie został już utrzymany i pojawiły się nowe zmiany administracyjne zarówno na terenie współczesnego Jaworzna, jak i dawnego województwa krakowskiego.